Witam Was serdecznie i gorąco na moim live'ie na Twitch. Siemanko Ryszard. Aha. XD, XD, XD. Lolololololol. Dobre, dobre. Siemanko Ryszard. Siemanko Ryszard. Skończ. Skończ od razu. Mój tata nie ma poczucia humoru, widzowie. Nie ma poczucia humoru. Mój tata. Aha, już piszą pedofil, dobra. Dostałeś bana, żegnam. Boxdel Barom. 4 złote 1 grosz. To ja, Boxdel. Dawid, pokaż na live, jak wysłać donata, bo chcę ci dać 1000 złotych jako zaliczka za walkę z bagietką. To ja, Boxdel. Dawid, pokaż na live, jak wysłać donata, bo chcę ci dać 1000 złotych jako zaliczka za walkę z bagietą. Rybson lol podkreślenie. 4 złote 1 grosz. Dlaczego tak zawiodle z rodziców i taki jesteś? Współczuję twojej rodzinie, bo jesteś głupi jak but. To jest twoje zdanie, kolego. Moje zdanie dokładnie inne. Takie masz zdanie o mnie. Takie masz o mnie zdanie. I masz prawo mieć o mnie takie zdanie. Z artykuł 25 Konstytucji mówi. Powtarzam, artykuł 25 Konstytucji mówi, że wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi. I możemy wypowiadać się na temat innych osób. To jest, widzowie, artykuł 25 Konstytucji. Matt Zokenson, 4 złote 1 grosz. Dawid, ćwiczysz coś, bo masz wielką prawą łapę? No ćwiczę, tą łapą to bym cię powalił, człowieku. To łapą to bym cię powalił. To łapą to bym cię, człowieku, powalił. Tak. Konkretnie. Emerginold, 4 złote 1 grosz. Cześć, Dawid. Tu ja, Emerginold, czyli łysy Dawid z Fame MMA. Właśnie prowadzę live na kanale Twitch Emerginold i gram w CSGO. Wpadniesz do mnie i napiszesz na czacie, czy chcesz zagrać spoko okok. Łysy Ginold napisał. Łysy Ginold, twoja mama pije wino. Łysy Ginold, na melanżu było wino. Mr. Ginold. Mr. Ginold na Twitch. Gdzie jest Mr. Ginold? Gdzie jest Mr. Ginold? Kurde, gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć. Rybson lol Mr. Ginold. 4 złote 1 grosz. No to jak Mister nie wbijesz Junior do mnie na Steamka, to mam Mister zagadkę. Mr. Ginold. Czym palono w... Mr. Ginold. Mr. Road. Kurde, widzowie, wyślijcie mi linka na czacie do jego live'a. Jest Mr. Ginold. Jego mama pije wino, Mr. Ginold. Ciszej. Jego mama pije wino. Witam cię serdecznie. To ja, Dawid Jasper, robię teraz live na Twitch. Ginold, Ginold, Ginold. Ryszardowi za pozostanie ust lub z banku spermy 32 lata temu, a 9 miesięcy później żeniła. Myśmy tam wszystkich zabili. Tylko. Futki dużo piła, z Jasperem się żeniła. Wejdź na mojego live. To ja, Dawid Jasper, na Twitch. Wejdź na mojego live'a, nie mogę, Dawid, wejść, bo gram w CS-a. Mr. Ginold, jego mama pije wino. Mr. Ginold i jego mama pije wino. Okej. Mr. Ginold, jego mama pije wino. Mr. Ginold. Jeszcze jeden chyba. Grasz w CSGO na haksach. Chcę się zapytać. Taka jest prawda. Kamara, 4 zł. Grasz w CSGO na haksach, taka jest prawda? No tak, Dawid, to prawda. No przyznał cię. Ja Mr. Ginold. Ono biegnie mnie. Jego mama pije wino na melanżu. Ona zawsze piła wino. Mr. Ginold. Dobra, chuj mnie to. Siedzę wcelowany, tak. Mr. Ginold. Jego mama pije wino.
Na melanżu. Ona zawsze piła wino. No poczekaj chwilę jeszcze. Ale o kurwa. Gino. Jego mama pije wino, Mr. Gino. Ale... Dobra widzowie, wychodzimy z jego live'a. Gino. Junero, 5 złotych. Siema, pozdrowisz mojego psa Promila? Dziękuję. Pozdrawiam twojego psa Promila, co miał promile we krwi. Kurwa mać, skurcz mnie wziął palcu, nie czuję całego palca. Spuch mi tu od tej strony do tej mnie boli, jak skurwic. Tego balenia w tego, w tą gruchę. Jak tego mówi... boksera? Oczywiście. Mówiłem, nie bij. Ja pierdzielę, ale mam skurcz mam, normalnie nie czuję palca. Można sobie rękę uszkodzić. Ale nie, skurcz mam, normalnie mam skurcz palca. Mr. Ginold, z Ulaniem pijemy wino, Mr. 4 złote, 1 grosz. J.P. Dawid Jasper, goryle z Londynu, walista Wiktora kładącego płoty w Lechii Gdańsk, Legie i 60 pozdro. Około okej. Okay. Pozdrawiamy Legię, pozdrawiamy Legię. Legię najlepszy klub. A to nie wierzy? Pip, pip. Nie dokończę zdania. Nie dokończę zdania. Ale mi ręka, ja pierdzielę, to nic nie czuję w tej ręce w ogóle. Nie czuję w tym palcu nic. Nie mogę tym palcem nawet ruszyć. Mam taki skurcz, jakbym miał narkozę, zaszczyt burzony. Taki skurcz... Odpukłeś go, przejdzie ci. Za 2-3 dni przejdzie. Mr. Ginold! Na melanżu było wino, Mr. Ginold! Przestań w kółko jedno i to samo powtarzasz. Bo uwielbiam, jak miałem odzinę o takim koledze. O takim panie, sławnym youtuberze, który robi live na Twitchu. Ma nazwę Mr. Ginold. A jego mama pije wino. Ojej, uwielbiam go. To jest mój autorytet live'ów. On robi takie same live jak ja na YouTube, tylko na Twitchu. Ma więcej osób. Bo to Ryszard. On zawsze pije wino, Mr. Ginold. Z Ryszardem pijemy wino, Mr. Ginold. Z Ryszardem pijemy wino, Mr. Ginold. Ale mnie to boli, ja pierdzielę. Ja nie wytrzymam, jak mi to nie przestanie boleć. Całą mam sinę tutaj, spuchło mi. Poczuję, dam ci taką tę paletkę, która niweluje ból. Niweluje ból, bo to jest całe... skurczu mam. Cały skurcz mam odtąd, zobacz, odtąd dotąd mam cały skurcz palca. Nie czuję nic w ogóle. Nic nie czuję. Nic nie czuję. Tu czuję na dole, ale tu na górze to nic. Zero. Co to jest? Tabletka na ból. I co to mi da? Hamir, 4 złote, 1 grosz. R jak Ryszard ciągle przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to, co chcę, bo R jak Ryszard zadowala mnie. Przecinek boiler chce wybuchnąć, a... Dobra, dobra. Czekajcie widzowie, wchodzimy na live'a Ginolda. Czy możesz wejść na mojego live na Twitch? To ja, Dawid Jasper. To jest? To filmy. Taki z ciebie kolega, masz mnie w dupie, ja to zapamiętam. Sól, 4 złote, 1 grosz. Chyba 0,5 czemu mają. Pieprz się w... Taki z ciebie kolega, masz mnie w dupie, ja to zapamiętam. Dawid, ale to ty mnie usunąłeś z Discorda ze znajomych, a nie ja ciebie, także... Ty jesteś moim kolegą, jak ci tylko coś potrzeba. Ja byłem cały czas dla ciebie kolegą, a ty mnie traktujesz tylko jako kolegę, jak ci coś trzeba. A sam mnie usunąłeś z Discorda. Witam was kochani widzowie na dzisiejszym live'ie na YouTubie. Zbanowali mi kanał na Twitch, ale to się nie przejmuje widzowie. Powtarzam, zbanowali mi kanał na Twitch. Robiłem live'y na Twitchu, zbanowali mi kanał, ale tym się widzowie nie przejmuje. Jeden zbanowany kanał na Twitchu to nie jest wielka rzecz. Jesteś w hotelu. Nie mów tata, bo będą... No już powiedział, dobra, nieważne i tak. Wiesz o tym, że teraz mogą pizzę zamówić do hotelu? Mogą zamówić pizzę do hotelu.
Znajdą na internecie debila. Już wyciszyłem. Na internecie znajdą i będą pisać pizzę. I co? Będą wysyłać. I co mówi? Pierdzielisz. Ryszard Cwaniaczek. 4 złote 1 grosz. Hokus pokus czary mary Ryszard Wójcik je kasztany. Hokus pokus dwie manatki Dawid Jasper rucha matki. Hokus pokus czary mary Ryszard je kasztany. Hokus pokus dzisiaj bajka Dawid wszystkich kocha jak bajka. O kurwa. Hokus pokus czary mary Ryszard je kasztany. Hokus pokus Dawid Jasper rucha stare papy. O kurde, dobre. Więc a to gdzie masz ksywę? Gdzie masz ksywę? Jesz kasztany. Kasztany. Mój tata się nie zna na poczucie humoru, widzowie. On nie ma poczucia humoru. Mi dystans. Trzeba mieć dystans. Dziękuję za kolejnego prime'a. Panie Ryszardzie, bardzo pana pozdrawiam, zrobi pan pingwinki i robię juju. Jeden bicz napisał, panie Ryszardzie, z całego serduszka pana pozdrawiam, czy może pan mnie pozdrowić? Pozdrawiam. Pozdrawiam, mój tata też cię pozdrawia. Powtarzam, mój tata powiedział, że też cię pozdrawia. Zrobisz gargi gagry dla mnie i kolegi? Gagry, 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 gagry. Gagry. Tata, zakryj ten bębek. Bęben. Chcecie widzowie, żeby mój tata podszedł do kamerki i cię za nim przywitał? No dobra, tylko się spytałem. Boże, tylko się spytałem, to ty wyzujesz się do mnie. Sobie zapalę. Ale nie, tu nie mogę. Nie mogę. Który kąt pachy byś wlizał Beacie Majewskiej? Beacie Majewskiej? Nie wiem. Beata Majkowska? Jej mama to Oskar. Oskara kupiła, wódki dużo piła. Beata, jej mama to lata. Ona dziś latała, wódki dużo chlała. Badzieczon, 5 złotych. Jasper, bijemy się na primę MMA 5 tycu, złapiecie i pobiję w tym oktagonie tycu. Ty napisz do mnie na Insta, obgadamy szczegóły walki. Aha, Bagetson by są 5 złotych. Bagetson, dobry z ciebie kolega, dziękuję ci bardzo, Bagetson. Dziękuję ci za 5 złotych, Bagetson. Pozdrawiam cię, Bagetson. Nie będę cię wyzywał, bo cię lubię, Bagetson. Powtarzam, nie Kacperek, będę cię, Bagetson, wyzywał, bo cię lubię. Michał, 5 złotych. Siema, pozdrowisz moją dziewczynę Aleksandrę? Pozdrawiam Aleksandrę. Ale, Aleksandra. Ale, ładna. Ale, skromna. Taka sexy bomba, ale Aleksandra, ale ładna, taka skromna, taka sexy bomba. Pozdrawiam Aleksandrę. Dobra widzowie, idziemy na Discorda. Dobra, dostałeś bana za to, co wysłałeś. Żegnam. Do widzenia. O, to było dobre. To jest dobre zdjęcie. Aha. Dawid, co sądzisz o LGBT? Moje miasto to Białystok. Białystok. Chujowy Białystok. Białystok jest chujowym miastem. Nie lubię Białystok. Ale dzięki za donata. Białystok jest chujowy, tylko nie lubię takiego miasta. Tam są same pijacy. W Białymstoku są same pijacy, złodzieje i kanciarze. W Białymstoku.
Złodzieje, białem stoku z sosami kończarza, złodzieje i pijacy. Nie lubię takich. Prawdę powiedziałem, bo są tacy ludzie w Białymstoku. Tata, co to oglądasz? Jakieś koty. Koty. Miałczem, jakby ktoś się skórę obdrywał. A cała mi ręka zdrętwiała. Cała ręka mi zdrętwiała. Czuję się tragicznie. Krzysztof Kononowicz, 4 złote 1 grosz. Dlaczego obrażasz moje miasto Białystok? Jestem osobą z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i mnie takie rzeczy obrażają spoko. Dlaczego to robisz? Halo, to pilne, kurwa, za chwilę pójdę na trójkę i się skończy obrażanie. 3 złote. 3 złote. To ci pokażę, Krzysztof Kononowicz. To ci pokażę, Krzysztof Kononowicz. Krzysztof Kononowicz, ty jest zwykłą patologią. Jesteś zwykłą patologią, Krzysztof Kononowicz. Pijesz alkohol na live'ach. Obrażasz ludzi w internecie, Krzysztof Kononowicz, pijesz alkohol i robisz patologię na YouTubie. O tobie był nawet wywiad w programie Uwaga. Krzysztof Kononowicz był nawet w programie Uwaga, był o tobie program o tobie, czy tego w programie Uwaga, bo Krzysztof Kononowicz o tobie, że pijesz alkohol, robisz patologię na YouTubie, wyzywasz ludzi, więc jesteś patolą zwykłą. Jesteś zwykłą patologią, Krzysztof Kononowicz. To ci powiem, Krzysztof Kononowicz. Where is Miśka when you're on vacation? In the house. Alone? Yes. David, you wanna hear my song? Yes. Okay, let's go. Nice song. Please help me in the cave. Stop it! Okay, very nice song. Dobra, stop, I'm gonna close the gate. Uspokójcie się, stop it. Stop it, my man. Uspokójcie się. Wyłączaj to. Dobra, widzowie, kończymy live'a dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia.